Cześć wszystkim. Dajcie za chwilkę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. A jednak jestem. Cześć Daniel. Cytując pewnego wieszcza z Częstochowy, ludzi nikogo nie ma. <grych> A jednak... Słychać, to bardzo się cieszę. Dajcie znać, jak tam dzionek, co tam u Was. I za chwilkę sobie zaczniemy. Poczekamy, aż ludzie zaczną się zbierać tutaj na live'ie. A widzisz, czyli jednak ktoś jest. Cześć Kuba. Miło Cię widzieć. No, także za chwilkę sobie zaczniemy. Myślę, że tak jeszcze z dwie minutki. Już będzie to 19.00. Dzisiaj troszeczkę inna forma niż ostatnio, ale to też za chwilkę wszystko omówię. Fajnie, fajnie, że jesteście. Cześć Daria, cześć Agnieszka. Cześć Aleksandra. Mam nadzieję, że wzięliście sobie coś do notowania, coś do pisania, bo przyda się. Będzie dużo fajnych rzeczy. Daniel, teraz dopiero a nie w grudniu. No, także macie jeszcze chwilkę, moi drodzy. Macie jeszcze ponad minutkę. Możecie zabrać jakieś rzeczy do pisania. Możecie sobie wziąć jakąś ciepłą herbatkę na wieczór. Cześć, Magda. I myślę, że za chwilkę będziemy mogli zaczynać. Informacje są wszędzie. Mail powinien zaraz dotrzeć. O, widzę, że się fajnie wszyscy zbierają. Bardzo mnie to cieszy. Dostaliście maila? Ktoś jest może z maila? Yy, mam nadzieję, że dotarł <ścoughs> i że wszyscy dostali. A widzę, że przed chwilką poszedł, więc. Dobra, dam wam jeszcze pół minutki. Ja myślę, że będziemy mogli sobie zaczynać. Więc jeszcze raz, jak możecie dać znać, czy wszystko słychać, czy wszystko widać, czy jest OK? Cześć Natalia. Dotarł mail, bardzo się cieszę. No dobrze, to myślę, że możemy sobie chwilkę tak zacząć od tego podsumowania, co się dzieje w programie. Też bardzo Wam dziękuję za Waszą aktywność w tym tygodniu. Bardzo dużo storytellingów, bardzo dużo historii pojawiło się na Discordzie, z czego jestem mega zadowolony. Cieszę się też, że Skoland mi pomaga i przegląda to, co piszecie i razem ze mną daje Wam jakiś tam feedback odnośnie Waszych zadań. Też cieszę się, że coraz więcej osób oddaje swoje zadania i też chcę Wam przypomnieć, że macie czas z zadaniem do środy wieczór, tak więc warto. Bo też rozmawiałem z Pawłem przed live'em i też chciałem Wam tutaj powiedzieć, że dla osoby, która stworzy najciekawszy storytelling, przewidzieliśmy nagrodę. Wyślemy, wam, wyślemy tej osobie kopię narratologii, czyli książki Pawła z dedykacją dla osoby, która wygra. Tak więc myślę, że warto. No, i przypominam, zadania możecie oddać na naszym Discordzie. Kto kogo jeszcze nie ma, to warto dołączyć, bo też możecie otrzymać feedback do zadań, też możecie nawiązać ciekawe znajomości. No i oczywiście cieszyć się wartością, którą tam dostarczamy na Discordzie. Tak jak pewnie wiecie, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Tkaczyk. Paweł jest legendą polskiej sceny marketingu. Myślę, że nikogo, nikomu chyba z was nie trzeba przedstawiać postaci Pawła. Paweł, od lat zarabia na życie pisaniem, a mianowicie opowiadaniem historii, czyli to temat czyli tym co czego będzie dotyczyć dzisiejszy live. Myślę, że wyciągniecie z niego mnóstwo wartości i też Pawła poznałem jakiś czas temu, w sumie Paweł był jedną z takich osób, która gdy dopiero zaczynałem, gdy jeszcze prowadziłem swojego pierwszego bloga, skutecznie efektywny, wyciągnęła do mnie rękę, za co jestem bardzo wdzięczny. Paweł mi pomógł na starcie, później przy w przypadku bloga Kopi um, Bohater też Paweł mi pomógł, więc no złoty człowiek. Mega się cieszę, że e, mamy gdzieś tam w biznesie, w internecie takie osoby, które chętnie pomagają, więc za co jestem mega wdzięczny. E, I poproszę tutaj ładne płomyczki na czacie dla Pawła. <laughs> No, i zapraszam tutaj Pawła na scenę. Cześć Paweł, miło Cię Cześć. widzieć. Wzajemnie, wzajemnie. No, w zasadzie nie wiem, czy pamiętasz, ale napisałem do Ciebie około dwóch lat temu, kiedy mhm. mieliśmy pierwszy kontakt. Też występ... zaprosiłem Cię do podcastu, który gdzieś tam współtworzę do Życia Bez Gruchy, gdzie mhm. występowali z Marcinem. Mega byłem zadowolony i zarazem zdziwiony, że. W zasadzie bardzo szybko odpisałeś. Byłeś z jednym z takich gości, z których nie było żadnego w zasadzie problemu z komunikacją. Od razu się zgodziłeś, też od razu zauważyłem to są też, że ktoś, pewnie. którzy sprawiają problem z komunikacją? Z czasem się zdarzą tacy, nie ma ich dużo, ale do... nieraz niestety takie osoby też są. Okay. <laughs> Więc mega doceniłem to. I też myślę, że to też wynikało też z takiego faktu, że. Jednak jak się gdzieś pokazujemy, nieważne czy to ma dużo czy mało wyświetleń, to też budujemy swoją markę osobistą i tą mamy tą ekspozycję, prawda? Też tak uważam. I tutaj też chciałem powiedzieć, jak będzie nasze wyglądać spotkanie. Na początku porozmawiamy z Pawłem. Tutaj też chciałem Wam podziękować, nasza droga społeczności, za to, że wysłaliście mnóstwo pytań. Więc musicie też mi czasem wybaczyć, że będę zerkać do telefonu, bo tutaj mam przygotowane pytania swoje i te pytania od Was. Widzę, że pomyczki wysyłacie. Pytałem się, Paweł, czy, może, czy możesz Bo się słówi, dać troszeczkę głośniej? Właśnie. Mm -hmm. Tak, właśnie dałem. Teraz jest o. lepiej. O, Paweł Tkaszyk, jak go Cieszę Ale. się. Dajcie znać, czy lepiej słuchać Pawła. Litwo, ojczyzna moja, to jesteś jak zdrowie? Dobra, zaraz zobaczymy. Jest tam chwilkę delayu, więc stąd też pewnie. Okay. Nadal, Nadal troszeczkę cicho, cicho Pawle. Zaraz dorzuciłem na do pieca. O, teraz to jest głośno. Teraz ja słyszę Tak? Dobrze. Teraz jest głośno? Tak, tak teraz okay. jest głośno. No dobrze. Proszę bardzo. O, ja też mam podkręcić, kurczę. No widzisz, widzisz? Nie, no, teraz jak będziemy obaj podkręcać, to się nigdy nie dogadamy. Jeśli chodzi o ten... To ja postaram się głośniej mówić. O, przybliżę go może. Jak ja mówię głośniej teraz od, od Roberta, to ja muszę trochę skręcić, Tak. Eee... No, bo to zwaliłem, dajcie znać, jak, jak tutaj ja, ja minimal, poziom minimal, minimal Pawła nie z... Skręcam. Dobra, minimalnie skręciłem. Mam nadzieję, że teraz będziemy na tym samym poziomie. Tak to jest jak się <grym> jest <grym> dwóch miejsc, nie? <grym> tak jest. Dobrze, to myślę, <grym> że wszystko OK. Dajcie jeszcze znać finalnie i myślę, że możemy zaczynać. Jest moc, dobrze słychać, to bardzo się cieszę. Jest taka szansa, że jest dobrze. Paweł, to ja bym chciał zacząć od tego. W ogóle, jakbyś swoimi słowami powiedział tak krótko, czym według ciebie jest storytelling, jak ty go definiujesz? I chciałbym znać też twoje zdanie odnośnie tego, dlaczego storytelling w ogóle ma znaczenie mhm. i dlaczego warto w ogóle się go nauczyć, czy to w copywritingu, czy też w innych e, sferach, na przykład w marketingu. Mhm. Wiesz co, to zacznijmy od tych definicji. Pierwsza, najprostsza i najgłupsza, storytelling to jest opowiadanie historii. Nie, jakby koniec, dziękuję bardzo, drobny Mike. Natomiast e, ja zawsze mówiłem, że storytelling. To jest podmiana rzeczywistości. To znaczy, że podmiana rzeczywistości polega na tym, że my jesteśmy otoczeni obiektami. Storyteller potrafi opowiedzieć o obiekcie w taki sposób, żeby rzeczywistość tego obiektu stała się dużo bardziej wartościowa dla odbiorcy. Czyli mogę opowiedzieć Wam, nie wiem, o kubeczku, o książce czy o czymkolwiek innym, w taki sposób, żeby, żeby było widać w tym wartość. I, i ta umiejętność podmiany rzeczywistości to jest ta esencja storytellingu. A z trzeciej strony bo jest jeszcze trzecia definicja storytelling to są struktury. To znaczy, w książce w narratologii pisałem o tym, że istnieje różnica między mówieniem a opowiadaniem. My wszyscy potrafimy mówić. To znaczy, w momencie, kiedy potrafimy się posługiwać językiem, potrafimy mówić, ale nie wszyscy potrafimy opowiadać. Eee, dlatego, że. <laughs> Mówienie to jest taki freeform. Natomiast opowiadanie to jest świadome używanie pewnych struktur po to, żeby no właśnie, wywołać jakieś emocje w widowni, po to, żeby ich do czegoś przekonać, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to, to w ten sposób wygląda. Okej, okay, a to teraz mam takie pytanko odnośnie tego, co przed chwilą też powiedziałeś. Mhm. Czy jeżeli chodzi o storytelling, według ciebie mocno różni się storytelling, którego używamy, używamy pisząc od tego na przykład, którego używamy. Mówiąc, opowiadając historię, czy jednak ma dużo punktów wspólnych, czy jednak to jest kompletnie inna bajka? Wiesz co? To jest dosyć skomplikowane pytanie. One jest mocno akademickie, też, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Natomiast ja rozróżniam kilka rodzajów storytellingu, i tak jak uczę storytellingu, uczę storytellingu metodą, którą ja sobie nazywam, cztery warstwy opowieści. I teraz y, pierwsza warstwa nazywa się cel, druga warstwa nazywa się struktura. To jest ta warstwa, gdzie jakby jest najwięcej teorii do ogarnięcia i tak dalej, tak dalej. Trzecia warstwa nazywa się narracja emocje. To jest taka warstwa, gdzie my ponad strukturę dokładamy jeszcze rzeczy związane z dbaniem o widza i tak dalej, tak dalej. I czwarta warstwa, która jest właściwie esencją odpowiedzi na Twoje pytanie, to jest warstwa, która się nazywa format. To znaczy, że w momencie, kiedy masz cel, strukturę i narrację <laughs> zrobioną, i masz zrobioną dobrze. Pod tym względem, jakby mówienie, pisanie, one się nie różnią. Ale w momencie, kiedy dochodzisz do czwartej warstwy, to zaczynasz się zastanawiać, w jaki sposób ta historia, którą stworzyłem, będzie wyglądała jako podcast. Jakich środków powinienem użyć? Jak będzie wyglądała jako tekst pisany? Jak będzie wyglądała jako stand-up na scenie? Tak, jakby do, dodajesz zupełnie różne środki, w zależności od tego, <laughs> jaki jest docelowy format wyjściowy. I. Odpowiedź na Twoje pytanie w takim razie brzmi, stawiam, że w 80% mówienie i pisanie składają się mhm. z tych samych struktur. Natomiast są środki, które są charakterystyczne dla wideo, na przykład, są środki, które są charakterystyczne dla pisania, dla fotostory i jeszcze pewnie dla, nie wiem, podcastów, więc, więc tutaj można troszeczkę to różnicować. Okej. Okay. Dobra, no usatysfakcjonujemy bardzo tę odpowiedź. A propos, jeszcze to dorzucę ci jedną hmm. rzecz. A propos umiejętności copywriterskiej. Powiedziałeś, że jakby hmm. copywriterzy nas słuchają. Tak. Jeden z najgorszych, jedna z najgorszych rzeczy, jakie może robić copywriter, to jest przerzucać tę samą opowieść między różnymi formatami bez modyfikacji właśnie tych, tych formatów. To jest tak, jak wziąłbyś, powiedzmy, nie wiem, książkę, która jest tekstem pisanym. I nagrywał wideo, które jest czytaniem książki. To jest nudne. Okay. Nie? Storytelling książkowy ma pewne formaty, ale zgodzisz się ze mną, że w momencie, kiedy nagrywamy wideo, jesteśmy w stanie dużo więcej ugrać za pomocą różnych trików związanych z wideo, nawet wiesz, przekształcenie audio książki pisanej do audiobooka z różnymi tam efektami dźwiękowymi, i tak itd. Wyciąga z niej jeszcze więcej. I Leniwy copywriter to jest taki copywriter, który bierze jeden format, który się nadaje do jakby jednego medium i przenosi go właściwie bez niczego do innego medium, czyli bierzesz coś, co było dobrym artykułem na blogu i go przerzucasz, nie wiem, na Facebooka czy na, do gazety i się okazuje, że to nie działa. W drugą stronę to dokładnie tak samo. Okej, okay, a czy odnośnie tego, co powiedziałeś przed chwilą, czy są jakieś takie kluczowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę? Na przykład, jeżeli mam historię, która jest na wideo i chciałbym sobie przenieść tą samą historię na tekst. Czy jest coś takiego kluczowego, na co warto zwrócić uwagę? Akurat między wideo a tekstem niekoniecznie. Dlatego, okay. że jest kilka takich kluczowych podziałów, powiedzmy, jeśli chodzi o formy dostarczania. I teraz, kiedy rozmawiamy o kanałach komunikacji, może w ten sposób. Mm -hmm. Pierwszy podział to jest podział na komunikację jednokierunkową i interaktywną. Czyli, wiesz, telewizja jest komunikacją jednokierunkową. Internet jest komunikacją interaktywną. My sobie tutaj interaktywnie rozmawiamy, ale mamy też trzecią stronę, czyli mamy ten mamy ludzi, którzy komentują, tak? I ja jestem w stanie się odnieść do tych komentarzy, jestem w stanie właśnie pogłośnić sobie mikrofon, dlatego że mamy pewną interakcję. I to jest pierwszy podział. I w momencie, kiedy przeskakujesz na przykład, z jednokierunkowego opowiadania historii do dwukierunkowego opowiadania historii, to musisz pewne rzeczy zmienić, tak? I teraz tekst i wideo akurat są jednokierunkowe, więc tam się wiele rzeczy nie będzie działo specjalnie w zmianach, ale wyobraź sobie na przykład standupera, który olewa publiczność, który klepie swoją formułkę tak, jakby klepał w telewizji kabaret, natomiast całkowicie olewa reakcję publiczności. To jest dużo gorsze, nie? Więc, więc to, to jest jeden z takich podziałów. Drugi podział to jest podział na w ogóle komunikację publiczną, prywatną. Czyli my zupełnie inaczej rozmawiamy z człowiekiem. Kiedy komunikacja jest jeden do jednego, ja mówię do ciebie i nikt mm -hmm. nie, nie patrzy, versus yy, kiedy rozmawiamy do wielu osób. I tutaj taki klasyczny przykład tego, gdzie kooperatorzy popełniają błąd, to jest newsletter. To znaczy, że newsletter wbrew pozorom jest komunikacją jeden do jednego. Ja wiem, że jak ty wysyłasz newsletter, tego wysyłasz do 10 tysięcy ludzi, ale po drugiej stronie, jakby świadomość odbioru jest taka, że ty wysłałeś do mnie. Nie? I tam nie ma żadnych ludzi obcych w konwersacji. I ko e też, na przykład bardzo często, jak robią newslettery, teraz już coraz rzadziej, ale, ale to było, wiesz, pisali newsletter w liczbie mnogiej. Czyli na przykład okay. witajcie drodzy odbiorcy. Zaraz ja dostaję ku na newsletter, w którym jesteś ty do mnie i jest napisane: Witajcie drodzy odbiorcy. Ja mówię, ej, kto jeszcze jest w tej konwersacji? To, to ci zmniejsza zaangażowanie, nie? Więc, więc to, jest, to jest drugi kawałek. I trzeci kawałek, który też bardzo mocno jakby zmienia, to jest kwestia jedności czasu miejsca akcji. Tutaj znowu pytałeś o wideo i tekst. Mhm. Wideo i tekst oba nie muszą się charakteryzować jednością czasu miejsca akcji. Czyli ja jestem w stanie zrobić właściwie epikę w formacie wideo, czyli film taki epicki, jestem w stanie napisać książkę, która jest epiką, ale stand-up już tam się nie zmieści. W sensie takim, że nie jestem w stanie zrobić epiki na scenie, w performancie na żywo i muszę to przekształcić. I okazuje się, że to, co jakby w wideo było może nie w pierwszej osobie, ale pokazane bezpośrednią transmisją, czyli ja jadę sobie, nie wiem, do Ukrainy, i robię tam, wiesz, wideo, i potem to pokazuję Wam, to stojąc na scenie, muszę Wam opowiedzieć. To nie jest już bezpośrednią transmisją i to wymaga zmiany, tak? Wymaga do, dosyć mocnych zmian. Więc, więc to są takie rzeczy, które sprawiają, że to takie przepływanie między formatami nie jest automatyczne i nie powinno być automatyczne. Okej. Okay. No i tutaj, to, to odnośnie tego, co mówiłeś, ja też jestem fanem tego, że jednak ten newsletter ma być spersonalizowany tak, mhm. żeby ta osoba po drugiej stronie myślała, że właśnie jest do niej. Ja tak mam też często, że jak są dobre te newslettery, to jak dostaję wiadomość, to czuję się tak, jakby ta osoba mnie znała i specjalnie do mnie napisała tego maila Dokładnie i dużo tak. chętniej wtedy się angażuję też w tego maila, prawda? Bo... Mhm. I, po, I też dużo jestem bardziej skłonny podjąć tą konkretną akcję, o którą ktoś gdzieś tam na, przykład na końcu tego maila poprosi przez to, że myślę, że jest skierowany do mnie. A tutaj jeszcze odnośnie tego, co mówiliśmy, wolisz opowiadać historię, czy pisać historię? Bo też mnie to mega ciekawi. Wiesz co? Zawsze jednak byłem fanem pisania. Ja się wychowałem na pisaniu, ja zawsze mówię w różnego rodzaju wywiadach, ja nienawidzę wideo. Z całego serca nienawidzę wideo. E, męczę się z nim, dlatego że no, żyję w świecie, w którym zdaję sobie absolutnie sprawę. E, nie da się bez wideo. Większość treści w tej chwili konsumujemy w formie wideo. E, ale moje wideo jest słabe w sensie takim, że to nadal jest gadająca głowa. Czyli to nadal jest format, który jest wariacją na temat tekstu, dużo bliżej mu do tekstu niż do takiego naprawdę prawdziwego epickiego wideo. Okej. Okay. No, ja mam podobnie, przełamuję się dopiero do wideo bardziej, aczkolwiek treść pisana jest mi dużo bardziej bliższa. Chciałbym też, z racji, że mówiłem, że tu jest sporo osób, które gdzieś tam zaczynają, które uczą się copywritingu. Chciałbym, żebyś też zrobił takie króciutkie do wprowadzenia do tego, na co warto zwracać uwagę. Może też od czego zacząć, chcąc nauczyć się w ogóle tworzyć angażujące historie. Wiesz co? Jedną z podstawowych struktur w storytellingu jest coś takiego, co nazywa się trójkąt storytellingu. Trójkąt storytellingu, jak sama nazwa wskazuje, składa się z trzech elementów. Um, pierwszy element to jest story. Story, czyli to, co my tak naprawdę będziemy opowiadać. Tylko, że właśnie to nie jest cały storytelling, bo pozostałe dwa elementy to jest widownia i narrator. Czyli cały trójkąt storytellingu to jest story, widownia, narrator i to. O czym trzeba pamiętać, to jest to, że te trzy elementy one oddziałują na siebie nawzajem. Co to znaczy? To znaczy, że story, opowieść jest modyfikowana przez widownię. To znaczy widownia modyfikuje opowieść. Czyli jeśli ja opowiadam bajkę o czerwonym kapturku e, i moją widownią słuchają mnie pięcioletnie dzieci, to ja ją opowiadam inaczej, niż opowiadam ją dorosłym ludziom. Dlatego moje zdaniem nazywają Paweł, zniszczyłeś mi dzieciństwo tkaczek. Nie? Bo jakby jestem w stanie opowiedzieć wam każdą historię, tak, żeby wam zrujnować całkowicie dzieciństwo. E, Natomiast widownia zmienia, zmienia opowieść. Druga rzecz, narrator zmienia opowieść. To znaczy, że w momencie, kiedy my idziemy do kina na film Romeo i Julia, to my nie idziemy tam dla fabuły. Zupełnie poważnie. Znaczy, my idziemy dlatego, że znamy fabułę, my słyszeliśmy o niej, my wiemy, kto ginie na końcu. Jak nie widzieliście, to spoiler, ale giną ku na wszyscy. Natomiast my idziemy na Romeo i Julia do kina, dlatego że nakręci to Quentin Tarantino. I my chcemy zobaczyć, jakie piętno odcisnął narrator na opowieści. Tak? Więc, więc to jest coś, z czego my sobie dosyć mocno zdajemy sprawę, ale jest też trzecia interakcja na tym trójkącie i to jest interakcja między widownią a yy, narratorem. I to jest jedna z rzeczy, o której copywriterzy najczęściej zapominają. To znaczy, że ta interakcja, ona istnieje zawsze. Ona jest bardzo dobrze widoczna, ona jest bardzo dobrze wyartykułowana w momencie, kiedy my uprawiamy performance storytelling czyli kiedy ja stoję na scenie i widzę, w jaki sposób widownia reaguje na, na moją, moją opowieść. Natomiast ta reakcja ona istnieje również w momencie, kiedy ja nagrywam wideo. Nie widzę tej reakcji. Ona będzie oddzielona w czasie, w miejscu i tak dalej, tak dalej, Ale ona nadal istnieje. I teraz w momencie, kiedy nie piszecie tekstów z świadomością istnienia tej reakcji, pod tej reakcji, żeby ją wywołać, tak naprawdę, to się okazuje, że my piszemy teksty, które są takie, nie, nie, wiesz, ja nie widzę, na przykład w tej chwili, kiedy mówię do was, nie widzę, czy wy się uśmiechacie, czy wy się nie uśmiechacie. Robert jest moim jedynym takim proxy do widowni, tak, jakby jedynym moim widzem. Ale jak się uśmiechasz, to mówię, dobra, Paweł, pewnie robisz dobrą robotę. Nie? Jak się nie uśmiechasz, mówię, Paweł, trzeba na wymienić widownię, bo oni się nie nadają do niczego. Natomiast te wstawki właśnie, dowcipy czy cokolwiek innego, one są nie po to, żeby przekazać wiedzę, ale one są po to, żeby budować relacje, żeby budować reakcje i to jest coś, co moim zdaniem oddziela przeciętny copywriting od takiego naprawdę dobrego, czyli świadomość istnienia tej reakcji. Dobrze pisze, że się uśmiechają, więc jakby absolutnie mamy. Dobrze, żeby nie było, że tylko na mnie, że ja się uśmiecham, a wiesz. A tu, odnośnie tego, co mówisz, jakie masz na przykład rady, jak ty to robisz? Przykładowo u siebie, jeśli na przykład chcesz wywołać konkretną reakcję, to jakich zabiegów na przykład używasz w swoim tekście? Przykładowo żeby sprawić, że ludzie się ześmieją. I skąd wiesz, też pod, znaczy tego w stu pewnie nie wiesz, ale mhm. skąd masz takie przeczucie, że na przykład, jeżeli napiszesz jakiś żart w tekście, mhm. bo często jest tak, że na przykład ja myślę, że napisałem coś śmiesznego, wysyłam mhm. to ludziom, a później się okazuje, że tak naprawdę ja tylko się z tego śmieję i nie jest to fajne. I więc jak, jak skąd, Ej, ale skąd naprawdę, wiesz, naprawdę tak jest, bo muszę ci powiedzieć, że to co teraz opisałeś, jest ekstremalnie rzadką sytuacją. Znaczy, nie wiem, czy jest tak naprawdę w sensie nie no wysyłam właśnie, rzadko wysyłam widzisz? żarty, o! ale chciałem tak zhiperbolizować troszkę tutaj. To pogadajmy o tej hiperbolizacji, bo to jest tak naprawdę nasz potworny wróg. E Duża część tego, czym ja się zajmuję na co dzień, bo ja, ja nie jestem copywriterem sensu stricte, tak? ja jestem mm -hmm. strategiem marki. E, no tak. Copywriting jest jednym z narzędzi, których używam, tak jak storytelling, grywalizacja, strategie i, i pewnie jeszcze parę innych. Natomiast y, duża część tego, co robię, to jest zmiana ludzkich decyzji. To znaczy, że kiedy pracuję dla moich klientów, to ja zwykle opowiadam innym o mojej pracy w taki sposób, że mówię, e, moi klienci płacą mi pieniądze, za to, żeby skłonić ich klientów do kupienia proszku do prania A, a nie proszku do prania B. I to jest, to jest właściwie esencja mojej pracy. I teraz kupienie proszku do prania A, a nie proszku do prania B to jest decyzja. Im więcej my wiemy, im więcej ja wiem o tym, w jaki sposób ludzie te decyzje podejmują, tym lepszy jestem w mojej robocie. I tak samo wy. To znaczy, że jeśli chcecie być lepsi w waszej robocie, uczenie się. Na przykład psychologii, przynajmniej podstaw psychologii, mm -hmm. e, jedna z najważniejszych rzeczy, które możecie zrobić dla siebie. I teraz, wchodząc do tej psychologii, tam traficie na skrzywienia poznawcze. Skrzywienia poznawcze, czyli sposób, w jaki wasz mózg robi was w jajo. E, on was robi w jajo z dwóch głównych powodów. Znaczy, że skrzywień poznawczych w psychologii jest skatalogowany grubo ponad setka. Przez skatalogowanych rozumiem, że one są przebadane i działają na każdego dokładnie tak samo. My się jakoś specjalnie nie różnimy od siebie. Natomiast dwa powody, dla których te skrzywienia poznawcze się pojawiają. Pierwszy powód to jest lenistwo. Nasz mózg jest leniwą bułą, po prostu, tak? Jemu się nie chce pracować i teraz skrzywienia poznawcze inaczej nazywają się heurystyki poznawcze. Heurystyka oznacza przybliżenie pewnego rodzaju, kiedy nasz mózg uznaje, że nie potrzebuje precyzyjnie kalkulować informacji i jest w stanie operować na przybliżeniu. Mówi, och, o lautu nie będziemy pracować. Tak, jakby będziemy pracować, możemy sobie poleżeć do góry wentylem i operować tylko na przybliżeniu. I to jest jeden powód, dla którego powstają skrzywienia poznawcze. Natomiast drugi powód, dla którego skrzywienia poznawcze powstają, to jest ochrona naszego wizerunku. To znaczy, że my sami musimy przed sobą samymi wyglądać na lepszych od innych. I tu pojawia się problem w postaci statystyki, a konkretnie krzywej Gaussa, czyli rozkładu normalnego. Nie wiem, czy słuchacie u nas humaniści, czy wiesz, ten. Jak, jak, powiedziałem, krzywa, Gaussa, jak, jak powiedziałem krzywa Gaussa, i sobie wyobraziliście konkretną krzywą, to jesteście jakby spoko. Natomiast jak co nic nie wyobraziliście, to wąż, który zjadł słonia. Dla humanistów. To jakby w ten sposób wygląda. A więc tu już się pojawia na czacie Daniel Kahneman, Pułapki Myślenia. Tak, Cialdini Daniel kiedyś Kahneman polecałeś się mnie moj, na blogu. Moim idolem, tak, także e, jak najbardziej. Hmm. Justin pyta, czy polecasz jakąś dobrą książkę? I, i The Best Content mówi Pułapki Myślenia Daniela Kahnemana. Tak, to jest świetna książka. Ona jest trudna, żeby was nie przeraziła. Kahneman jakby prześlizguje się przez 40 lat badań po, po psychologii podejmowania decyzji. Ale nie znam nic lepszego. Zupełnie poważnie. Nie znam niczego lepszego niż, niż Pułapki Myślenia. Natomiast wracając do, do naszych spraw. Powiedziałem o, o tej ochronie wizerunku. I, yy, I powiedziałem o krzywej Gaussa. My jesteśmy dokładnie tacy sami jak inni. I drugi, drugie przesłanie z krzywej Gaussa jest takie, że większość z nas jest przeciętna. I teraz, jak ja powiedziałem, większość z nas jest przeciętna, to każdy z Was sobie powiedział, ale nie ja. Nie? E, e, tak, to tak, to dokładnie, tam chyba było też, tak się wtrącę, tam było z tymi kierowcami chyba jeszcze, prawda? że każdy z Tak, nas 90% mówi, że, tak. kierowców uważa, że jeździ lepiej od przeciętnych, tak. nie? E, więc, więc to i teraz w jaki sposób my to osiągamy? W jaki sposób my osiągamy to oszustwo w naszej głowie, że będąc przeciętnymi i no, stojąc naprzeciwko rzeczywistości, która... Mówi nam w twarz, że jesteśmy przeciętni, my nadal jesteśmy w stanie uważać, że jesteśmy ponad przeciętni. Ano, osiągamy to w taki sposób, nasz mózg osiąga to w taki sposób, że my przypisujemy innym zupełnie inne motywacje do wykonywania tych samych czynności, które my sami wykonujemy. Tym sposobem się różnimy od innych. Robimy to samo, ale oni, to jest syndrom oni, to się nazywa, oni robią to z zupełnie innych powodów. Czyli, i teraz powiem wam, kiedy to bardzo mocno przychodzi, się przydaje w copywritingu. Wyobraź sobie, że widzisz sąsiada, który taki jebitny telewizor wnosi do domu i się zastanawiasz, dlaczego sąsiad kupił jebitny telewizor, nie? I pierwsze, co ci przychodzi do głowy, chciał zaimponować sąsiadom. Ale potem y, mówisz, dlaczego ja kupiłem jebitny telewizor? No, dlatego, że kupiłem sobie PlayStation, i chcę grać dla przyjemności. Nigdy nie przyszło ci do głowy, że chcesz zaimponować sąsiadom. Czyli my tak naprawdę robimy to samo, kupujemy wielki telewizor, natomiast sąsiad zrobił to z zupełnie innych powodów, domyślnie niższych powodów, niż y, my sami to zrobiliśmy. A, I to samo jest, dotyczy właśnie tego jeżdżenia, o którym mówiłeś. Czyli jeśli ja jadę 180 a czwórką z Wrocławia do Warszawy. To ja się spieszę na ważne spotkanie, ale jak ktoś jedzie z 108, to jest wariatem drogowym, nie? Więc, więc my, my, my to mamy. I teraz problem z tym, co, od czego zaczęła się ta nasza dyskusja, polega na tym, że powiedziałeś: no dobra, dowcip mnie, mnie śmieszy, mhm. ale co jeśli inni tego nie zrozumieją? To jest wpadnięcie w pułapkę innych, bo my uważamy, że inni są gorsi od nas. Chcący, niechcący, świadomy, nieświadomy, niestety tak uważamy, to jest reakcja obronna naszego mózgu. E, I teraz my bardzo często rezygnujemy z rzeczy, które są dobre, dlatego że my uważamy, że nasza widownia tego nie zrozumie. E, mało tego, my próbujemy sprzedawać ten telewizor jako copywriterzy, adresując argument, zaimponujesz sąsiadom. E, ten argument brzmi świetnie, tylko że kiedy zapytasz klienta, każdego z klientów osobiście, czy ty chcesz zaimponować sąsiadom, mówią nie. Nigdy nie kupiłem telewizora z tego powodu, nie? I teraz pytałeś, skąd biorę pomysły, czy, czy cokolwiek innego. Pierwsze co robię, to sprawdzam, czy mi się to podoba. Jeśli mm -hmm. mnie coś kręci. To jest naprawdę spora szansa, że to będzie kręcić też innych. Oczywiście, że mam jakieś takie moje zakręcenia, które są na tyle niszowe, że one nie będą kręcić innych. To jest mój sposób na mówienie, że jestem wyjątkowy, nie? Ale nie, zupełnie poważnie dotyczy to czy do wcipów, czy, czy treści, czy, czy czegokolwiek innego. Czyli po pierwsze, to jest kwestia właśnie powiedzenia: jeśli to dla mnie jest ok, jest absolutnie ok dla moich klientów, a po drugie, to jest kwestia słuchania klientów. Słuchania klientów naprawdę z otwartą głową, słuchania tego, jakim językiem oni mówią, słuchania tego, jakich metafor używają. Bo ja na przykład jak uczę copywritingu, bo ja prowadzę kursy z copywritingu, i jedna z rzeczy, których tam uczę, to jest drogi copywriterze, przestań mówić własnym językiem. Szczególnie kiedy jesteś finanserem. No bo jeśli pracujesz, wiesz, masz pięć postów napisania na Facebooku, a jeden jest dla księgarni, drugi jest dla karmy dla zwierząt, trzeci jest dla elektrycznego sklepu i tak dalej, i tak hmm. dalej. Jeśli ty je wszystkie napiszesz własnym językiem, to sorry, ale one będą o de rozbić, one nie będą charakterystyczne dla żadnej branży. Natomiast jeśli napiszesz jeden nie językiem budowlańca, weźmy branżę budowlaną, tak? Nie językiem budowlańca tak jak sobie wyobrażasz budowlańca, tylko kradzionymi od budowlańców zwrotami, on będzie dużo lepszy niż cokolwiek, co ja sobie wymyślę, że wyobrażam sobie, że budowlańcy tak mówią, wyobrażam sobie, że rolnicy tak mówią, że młodzież tak mówi i tak dalej, i tak dalej. To jest słabe. Tak? Czyli ta umiejętność słuchania, absolutnie, absolutnie te. Okay, Martyn czyli... napisała, mój problem w życiu codziennym, mam dobry pomysł, ale nie wierzę, że kogoś tym porwę. To się nazywa syndrom oszusta w ogóle i też jest pewnego rodzaju skrzywieniem poznawczym. Tutaj powiedziałeś dwie ważne rzeczy. W sumie takie tutaj zaznaczę. Pierwsza to to, że trzeba znać grupę docelową, do której kierujemy komunikat, Aha. tak jak mówiłeś, żeby nie pisać do wszystkich tego samego. A druga też w copywritingu sprzedażowym często jest tak, że właśnie poświęcamy ten czas na research, przeglądamy. Ja na przykład często robię jakieś teksty, to wchodzę na przykład na eBay, gdzie szukam Aha. opisów, szukam po prostu produktów, które są podobne do tego, do tego co ja mam reklamować, czyli na przykład produktów Aha. konkurencji, które zajmują się tym samym, i często przeglądam recenzje te dwu, trzy, gwiazdkowe na eBayu i patrzę po Aha. prostu, co ludzie tam pisali własnymi słowami, i właśnie tym językiem korzyści, co, żeby właśnie uniknąć tego efektu, o którym przeglądam. Chwilę mówię, że mhm. będę chciał pisać o tym, że zaimponujesz sąsiadom telewizorem, a tak naprawdę nikt tam w tych komentarzach nie napisze o tym, że, Dokładnie że chciał tak. zaimponować sąsiadom, więc też tutaj od siebie polecam, żeby zrobić mhm. jednak ten research, przeglądać sobie komentarze, znaleźć ludzi na jakichś forach, właśnie na jakimś eBayu i zobaczyć, co ludzie piszą, i wykorzystać to w swojej mhm. komunikacji, bo to zdecydowanie lepiej działa niż takie właśnie pisanie, tak, Sąsiad ma tak, mniejszy telewizor, fajnie, mam większy, będzie super. Mhm. Tak, mówiliśmy, omówiliśmy te elementy, które według ciebie są ważne, tworząc dobrą historię. To też w drugą stronę chciałbym się dowiedzieć, czy, albo inaczej, co według ciebie jest najtrudniejsze w tworzeniu historii, pozbycie się pewnego rodzaju znowu pewnych automatyzmów, które my mamy, z których sobie nawet nie zdajemy sprawy, że istnieją. To znowu jest coś, czego ja uczę gdzieś tam na, na szkoleniach. Jeden z tych mechanizmów nazywa się słowa wytrychy. Słowa wytrychy, czyli takie słowa, które pasują do każdego kontekstu. Tak? Jak poprosisz ludzi, żeby opisali Rolls Royce'a, no to yy, oni ci napiszą ekskluzywny, yy, wyjątkowy i tak, dalej, i tak dalej. Jak poprosisz, żeby opisali rezydencję nad morzem, jest ekskluzywna i wyjątkowa również. Te słowa pasują. Jak poprosisz, żeby opisali steka, to się okazuje, że on też może być ekskluzywny i wyjątkowy. I okazuje się, że używasz słów, które pasują do każdego kontekstu. Klucz, który pasuje do każdego zamka, to jest wytrych. I pozbycie się tych słów, wytryków jest w diabły ciężkie z tego arsenału copywritera. Natomiast jeśli miałbym wam pokazać, jakby jak się tego pozbyć na krótko, to na przykład coś takiego, co nazywa się mapą empatii, czyli opisywanie rzeczywistości za pomocą słów, które oznaczają tylko i wyłącznie doznania zmysłowe. To jest genialne ćwiczenie. Bo teraz, kiedy spróbujecie opisać tego Rolls za pomocą słów, które oznaczają tylko doznania zmysłowe. To znaczy, że trzeba na przykład opisać, co słyszysz, tak? Jakby patrząc na Rolls-Royce'a, to jest oksymoron trochę, patrząc na Rolls-Royce'a, co słyszysz, tak? Eee, jakich słów do tego użyjesz? Eee, co widzisz, tak? I teraz każdy może napisać bez wielkiego wysiłku, że coś jest ekskluzywne i wyjątkowe. Natomiast zupełnie poważnie musisz zobaczyć tego Rolls-Royce'a i też jakby pomyśleć o punkcie widzenia, z którego na niego patrzysz, i tak dalej, tak dalej, żeby opisać. I dużo ciężej się udaje. Dużo ciężej się ściemnia w momencie, kiedy masz taki kaganiec założony na swoją metodologię i nie dopuszczasz tych słów wytrychów. Problem polega na tym, że nasz mózg bardzo walczy, bardzo kopie, żeby jednak te słowa wytrychy umieszczać. Te słowa wytrychy często są na stronach różnych firm, gdzie jako tam swoje, tak. wartości, jako swoje wartości podają te same wartości, które są już na każdej innej stronie, właśnie tak. typu... A to jest w ogóle jeszcze inny mechanizm. To jest coś, co się nazywa formułki. Formułki, dobra, po psychologicznemu to się nazywa kulturowe nabywanie wiedzy. Czyli w momencie, kiedy nie wiesz, co zrobić, co powiedzieć, co napisać, rozglądasz się, jak zrobili to inni i kopiujesz właściwie formułkę i się okazuje, że używasz tego bez wielkiego pomyślenia, czy to ma sens, czy nie. Skoro działało u innych, to u nas też pewnie będzie działać, nie? Małgorzata napisała, wpadam w pułapkę słów niesamowite i niezwykłe. Właśnie, to są dwa cudowne słowa-wytrychy, które pasują praktycznie do wszystkiego. Daj mi przedmiot i on może być niesamowity i niezwykły. Się jeszcze się taki wracający Nie niezwykłego kubka. Dobrze, dobrze, na zdrowie. O ile <laughs> herbata. O ile to herbata. <laughs> nie no, żartuję Aha. sobie. Teraz chciałem jeszcze tak odejść na chwilkę od tych takich twardszych, że tak powiem, tematów i też chciałem z ciekawości zapytać, Paweł, jak się u ciebie to w ogóle zaczęło z tym, że stwierdziłeś, że będziesz zarabiać na życie opowiadanie historii albo może nie stwierdziłeś, bo to pewnie minęło trochę czasu, zanim do tego doszedłeś, ale jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł, żeby żeby zacząć uczyć się storytellingu i zacząć go wykorzystywać w takiej swojej codziennej pracy. No właśnie, widzisz, nasz leniwy mózg ma tendencję do upraszczania rzeczywistości. To znaczy, że kiedy Robert Lewandowski jest dobry w piłkę nożną, jest wybitny w piłkę nożną, to my pytamy Robercie Lewandowski, kiedy stwierdziłeś, że będziesz go nagrać w piłkę nożną? To Jestem absolutnie pewien, nigdy nie rozmawiałem z Robertem Lewandowskim, tak jestem absolutnie pewien, że to nie był pojedynczy moment, kiedy koleś, wiesz, mówi, a, teraz nawet grał, nie? E, tylko jest jakiś splot okoliczności. To to samo jest właściwie u mnie. Problem polega na tym, że taka historia jest dużo mniej atrakcyjna. Czyli wiesz, ludzie woleliby słyszeć, że Paweł sobie szedł ulicą i w pewnym momencie, nie wiem, szyszka Ośniło mu spadła go. na głowę, olśniło go i mówił, A, będę zarabiał opowiadaniem historii, nie? nie słuchaj, Kurczę, to tak nie było. Nie, niestety nie. Aj. Także ja zacząłem, ja zacząłem w ogóle moją karierę jako projektant, jako grafik. To jest to, z czego się wywodzę. Moi rodzice mieli firmę, która była wydawnictwem książkowym i ja zawsze chciałem projektować przede wszystkim typografię, literki. To jest moja niespełniona miłość, a literki. Więc to. Natomiast no, założyłem firmę, która się zajmuje projektowaniem, i tutaj książkę wam sprzedam. Jedną, która nazywa się Mit Przedsiębiorczości. Nie musicie jej czytać, ja powiem wam o czym jest. Mit Przedsiębiorczości mówi tak, jeśli kochasz coś robić. To ostatnią rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest założyć firmę, która się tym zajmuje. Bo wtedy przestaniesz to robić. I to jest dokładnie to, co mnie spotkało. Jakby kochałem projektować, założyłem firmę, która się zajmuje projektowaniem. Trzy lata później już przestałem projektować. Nie? Um, dlatego, że jak zakładasz firmę, która się zajmuje projektowaniem, no to z tej doby musisz wykroić czas na zdobycie klientów, na policzenie podatków, na zatrudnienie ludzi i tak dalej. I się okazuje, że przestajesz mieć czas na projektowanie, nie? Więc, więc to lepiej się zatrudnić u kogoś, kto ci płaci za projektowanie. Więc jak kochacie pisać, broń Boże, nie zakładajcie firmy, która się zajmuje pisaniem, do tego, że lepiej się zatrudnić u kogoś, kto wam płaci za pisanie. Wtedy macie gdzieś wszystko inne poza pisaniem, nie? Więc, więc to w ten sposób. Um, więc zacząłem to, potem jakby poszliśmy, w, mówię, mówię my już jako firma, no bo praktycznie od zawsze funkcjonuje jak, jako firma z jakimś zespołem. E, e, poszliśmy w strategię, gdzieś koło 2005 roku, ja w ogóle założyłem firmę w 2000 roku, więc, więc 23 lata temu, to dosyć dawno. A, więc poszliśmy w strategię, zaczęliśmy robić strategię. Okazało się, że to się rewelacyjnie sprzedaje. Tak? Ludzie nie chcieli już tylko identyfikacji wizualnej, chcieli też wiesz, strategię budowania marki. No i stamtąd to mnie zabrało do różnego rodzaju rzeczy związanych z tym, o czym wam mówiłem wcześniej. Czyli kiedy przychodzi do mnie człowiek po strategię, to on tak naprawdę chce, żeby jego klienci kupowali jego produkty. I to jest kwestia decyzji, namówienia ich do zmiany decyzji. Nie? Więc, więc to. Woskus mówi w 2000 to on się prawie urodził. Nie? No więc widzicie, jestem stary. Ja tam wiek to tylko liczba. Pamiętaj. No, to tam, wiesz, nie. Inaczej będziesz śpiewał, jak będziesz rano losował, <grym> która część ciała ci dzisiaj boli. Jak wstajesz. <grym> Dobrze, tak wracając jeszcze do tych historii. Za, załóżmy, że mam bardzo dobrze napisaną historię, wiadomo, to rzecz względna, ale czy jest jakiś taki element według ciebie, który może zepsuć nawet najlepszą historię? Czy wkradnie się nam taki chochlik, powiedzmy, jeden, który przykreśli całość? Jest coś może takiego? Nie, myślę, że nie. W sensie takim, że... E, historia jest na tyle skomplikowanym tworem, że nie ma jednej rzeczy, która jest w stanie ją zabić, Natomiast y, powiem tak, historia jest dobra w momencie, kiedy klient w nią wierzy. I teraz wierzy na różnych poziomach, bo też, żebyśmy mieli y, y, wątpliwość, historia nie musi być prawdziwa. Y, my mamy taki proces, znowu mechanizm, a propos głowy, który nazywa się zawieszenie niedowierzania. Ten mechanizm pozwala nam na oglądanie, nie wiem, filmów o, o orkach, czy ograch, czy czymkolwiek, o kosmosie, gwiazdnych wojnach i nadal przeżywanie prawdziwych emocji. I to, co jest w stanie zabić historię, moim zdaniem, to jest to, że opowiadasz tę historię i widownie nie przeżywa prawdziwych emocji, no bo oni ci nie uwierzyli. W którymś miejscu tak naprawdę, nawet nie w jednym, bo mówiliśmy się, że to nie będzie jedno miejsce, tak? W którymś miejscu to się wywaliło na ryj i cały ten czar prysł, ta cała wiarygodność czy cokolwiek innego, ona prys, prysła. Natomiast to nie do końca tak działa. Okej. Okay. A to właśnie do tego, co przed chwilą mówiłeś, czyli jak w ogóle wymyślić historię, która która wydaje się w zasadzie autentyczna, ale jednak jest autentyczna w sensie w tych emocjach, w tym wszystkim co oddaje odbiorcy, który ją czyta, ale jednak która nie bazuje na naszych doświadczeniach. To jest bardzo ciężkie. Wiesz, wymaga dużo researchu. To znaczy, że my jesteśmy w stanie to robić, ale zupełnie poważnie powiem ci jedną, jeden mm -hmm. sekret właściwie dobrej historii. Byłem teraz w kinie na filmie tam Ant-Man i OSA, Quantum Mania, nieważne. Ja oglądam takie filmy. E, natomiast co jest fajne? Cały, cała rzeczywistość, cały świat tego filmu jest z gruntu rzeczy nieprawdziwy. To znaczy, on się dzieje, będę się starał nie spoilerować, także, to, ale on się dzieje w czymś, co oni tam nazywają Quantum Realm, czy, czy mhm. wymiar kwantowy. Tak? Nie ma czegoś takiego. No such thing. A, a, natomiast y, emocje są prawdziwe dlatego że to, co się dzieje w wymiarze kwantowym, to jest relacja ojca z córką. To jest relacja, nie wiem, underdoga, czyli kogoś, kto tam jest bity i kopany, i jego obrońcy, i tak dalej, i tak dalej. I to są doświadczenia, które my mamy. Więc nawet jeśli tworzysz świat, który jest całkowicie wyimaginowany, to umieszczenie w nim prawdziwych postaci, z prawdziwymi emocjami, to jest coś, co, co generuje emocje. Ludziom się bardzo często wydaje, że świat Musi być wiarygodny, dobrze skonstruowany. Wcale nie. Jakby ta kwantumania jest najlepszym dowodem. No nie był najlepszy, żeby nie było wątpliwości, ale, ale ten jest najlepszym dowodem. Postaci, relacje między postaciami muszą być autentyczne, a to jest coś, co my mamy. To znaczy, że oczywiście, kiedy opisujesz śmierć bliskiej osoby, a nie masz w swoim życiu takiego doświadczenia, to jest trudne i rzeczywiście. Trzeba zrobić research w tym momencie, obejrzeć takie autentyczne rzeczy, jak ludzie autentycznie reagują, i wyciągać te rzeczy, które was łapią za serce, chwytają. Um, natomiast da się to zrobić. Bez, bez żadnego problemu da się to zrobić. Okej. Okay. To, już, to już wiem. I jeżeli Włoskeś już. Pyta, co m... uważam na ant 3, to już powiedziałem, uh -huh. nie? Jakby nie urywa. E, natomiast nie, zupełnie, zupełnie poważnie y, wizualnie. O Jezus Maria. I zastanawiałem się właśnie. Jakbym się bawił, gdybym go oglądał nie w kinie w imax tylko na małym ekranie, bo on jest jakby bardzo kolorowy, bardzo szybki i tak dalej, tak dalej, ale z punktu widzenia akcji miałki trochę. Takie moje zawodowe zboczenie, go oceniam fabuły, jak chodzę do, do, do kina. Nie? Natomiast świetnie się bawiłem z powodu, wiesz, barw i, i kształtów. Czyli tak wracają, polecasz czy nie polecasz? Polecam, Dla... absolutnie. Natomiast okay. jeśli możecie obejrzeć go w 3D i jeszcze lepiej w imaxie, to absolutnie to zróbcie. Na małym ekranie zakładam, że 80% traci. Okej, okay. to będę musiał się wybrać. Jak, jak Paweł poleca, to pójdę. E, chciałem zapytać w ogóle, skąd bierzesz inspiracje i natchnienie do swoich historii i też chciałem takie dwuczłonowe zadać, bo... Dobra. I, i... Dlaczego akurat tyle inspiracji czerpiesz z mitologii? Mm, na przykład, na przykład, to nie jest tyle, na... bo ja hmm? właściwie... Tylko z jednej mitologii, tylko w jednym miejscu, czyli na mojej stronie czerpię z nordyckiej mitologii, czyli jest sobie Mimis Brunner, czyli mój newsletter, jest Yggdrasil, czyli moja społeczność. E, natomiast to nie jest dużo, wbrew pozorom, jakby w, w zestawieniu ze wszystkim, co robię, to naprawdę nie jest dużo. E, na, na piersi mam, że tak powiem, zupełnie niemitologiczny symbol z komiksów inna bajka. E, pytałeś. E, Skąd biorę pomysł? Po pierwsze, je zbieram, kolekcjonuję. Tu gdzieś pojawiło się pytanie: Skąd biorę pomysły na słuchary? Zbieram i kolekcjonuję. To znaczy, że w momencie, kiedy znajdę naprawdę dobry dowcip, no to robię screena, czy zapisuję go sobie w notesiku, i kiedy potrzebuję wysłać Newsletter, no to mam. Dokładnie to samo robię z różnego rodzaju, jakby zajrzał w mój notes, w sensie moje tam Apple Notatki. To to jest chaos czysty, dlatego że to są bardzo często notatki, które zawierają dwa słowa. Jakieś fajne zestawienie, jakiś fajny cytat, czy cokolwiek innego. Ale to jest moje takie źródło inspiracji. I na dwa rodzaje, na dwa sposoby właściwie je wykorzystuję. Czyli czasem jest tak, że napisałem sobie jakiś tekst i potrzebuję go czymś ubarwić, i wchodzę po prostu w ten chaos i wyciągam mówię, to będzie pasować, to będzie pasować. A jest jeszcze drugi sposób, który bardzo lubię, to znaczy jest sobie historia, znaczy jest sobie przykład w tym notesie, który czeka na swoją opowieść, tak, to znaczy, że tam są rzeczy, których ja jeszcze nie wiem, jak użyję, wiem, że one mi kopią tyłek, ale jeszcze nie wiem, kiedy i jakich użyję i one sobie tam leżą, ale w pewnym momencie wyłażą na wierzch i, i wiesz. Z Joshim na przykład tak było, to znaczy ja przeczytałem historię o Joshim, Jezus Maria, strasznie dawno temu, Joshi historia o, dam wam linka potem, o małej żyrawce, która była w hotelu i oni tam, mm -hmm. nieważne. Potem ją widziałem w paru książkach, natomiast czytałem ją bardzo, bardzo dawno temu i no właśnie, urosła z tego cała prezentacja o obsłudze klienta rewelacyjnej i tak dalej, i tak dalej, ale to się zaczęło od historii, to się zaczęło właściwie od, od pojedynczej historii, do której dorobiłem całą taką merytoryczną warstwę, bo historia była emocjonalna, a dorobiłem do niej merytoryczną warstwę. Okej. Okay. Według ciebie historie z dobrym zakończeniem lepiej działają, czy ze złym zakończeniem lepiej działają? Ani czy jedno, bez różnicy? ani drugie. Nie, ma, znaczy inaczej. Zakończenie to jest kwestia emocji, które widz przeżywa. Jednym z elementów tych emocji jest zaskoczenie. I teraz, jeśli ja się spodziewałem dobrego zakończenia, to dużo bardziej emocjonalne będzie złe i vice versa. Natomiast nie, nie ma absolutnie żadnego, żadnej przewagi dobrego lub złego zakończenia. To jest kwestia tego, jak prowadzisz narrację. To powiedziawszy, jak robię ćwiczenia, na przykład, bo uczę tego copywritingu, tak jak mówiłem, i czasem sobie robimy ćwiczenia, zauważyłem i czasem ludzi za, za, za to troszeczkę cisnę, ciśnienie w kierunku schematu ze szczęśliwym zakończeniem. Znaczy, ludzie na przykład piszą świetną historię, która naprawdę zyskałaby strasznie dużo na złym zakończeniu, a piszą dobre zakończenie, dlatego że błędnie uważają, że powinno być dobre zakończenie. Z takiego czy innego powodu powinno być dobre zakończenie. Nie. Emocje, które towarzyszą zakończeniu, są dużo ważniejsze niż to, czy ono jest dobre czy złe. Okej, okay, bardzo ciekawe podejście. W sumie nie wiedziałem, nie wiedziałem. To się dużo nauczę. A tak, wracając jeszcze do tego właśnie, co powiedziałeś, że masz te Swoje inspiracje, czy tylko mhm. masz to w notesie? Bo ja też prowadzę swój taki swipe file, czyli mam, w zasadzie mhm. mam to porozrzucane w wielu miejscach. Bo na przykład, jeżeli mam maile sprzedażowe, to mam specjalną etykietę w Google, gdzie wrzucam sobie najciekawsze maile sprzedażowe. Mhm. Mam specjalne miejsce na przykład w notatkach, gdzie są nagłówki. Jak to u Ciebie dokładnie wygląda? Bo Wiesz to, jest, mega to jest tak: rzeczy, które do mnie przychodzą z nieoczekiwanych miejsc, znajdują się w notatniku. Teraz notatnik to nie fizyczny notatnik, bo tutaj się pojawiło pytanie, tak? Paweł, ile zeszytów zapisałeś? Jestem jednak cyfrowy, bardzo mocno i zapisuję w jakichś tam Apple Notach czy Evernote'cie kiedyś. Natomiast, tak, mam zakładki na Twitterze do obejrzenia, do, do zachowania, mam zakładki na YouTubie, mam zakładki w, gdzieś tam do przeczytania strony internetowe fajne, więc, więc jak i screeny w telefonie, więc, więc to jest tak, że w różnych miejscach są. Ale staram się je trzymać w miarę właśnie w okolicach tego notatnika, dlatego że bardzo sobie cenię ten proces szukania inspiracji, czyli zanurkowania w to miejsce i szukania, właśnie. A u Ciebie to tak wygląda, że no wiadomo, że czasami są jakieś spontaniczne rzeczy, że przeglądasz sobie internet albo gdzieś przejdziesz, zobaczysz coś ciekawego, to zapisujesz. A czy robisz sobie też na przykład takie sesje, nie wiem, w ciągu tygodnia, że wsiadasz sobie teraz. 30 minut, godzinkę, i szukasz czegoś, czy raczej nie, wszystko. Nie, tak... nie, nie. Raczej wiesz, co yy, zdarza mi się, ale to, ale to nazywam raczej researchem, mm -hmm. czyli to jest no ukierunkowane, tak. w, właśnie, na, na konkretny temat, który muszę z, przerobić. Natomiast yy, te rzeczy, które tam leżą w tych notatkach. To najczęściej nie są research, tak. Mam zupełnie inną osobną aplikację do researchu, tak? Natomiast to są rzeczy, które trafiają do mnie przypadkiem od znajomych, nie wiem, w miejscach, które zaglądam w internecie, także takie bardziej randomowe. Okej. Okay. To tak podobnie jak u mnie. Mam takie pytanie, które pewnie często się powtarzało, ale też chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało, czy każda branża, tym na przykład, jeżeli bym sprzedawał, z że wspominałeś Sedesy, czy na przykład mhm. miałbym wywóz Szamba, czy każda historia, przepraszam, marka, może wykorzystać u siebie storytelling? Absolutnie tak. I odpowiedź jakby wraca do tego, o czym rozmawialiśmy przy Antmanie. To znaczy, że setting nie ma żadnego znaczenia, dopóki masz autentycznych bohaterów z autentyczną relacją, to czy oni są szambiarzami, czy oni sedesy sprzedają, czy oni są super w kwantowym ku na naprawdę nie ma znaczenia. Okay. Natomiast um. właśnie, to, to jeśli mogę coś dodać, mm -hmm. bardzo często błędne myślenie ludzi jest takie, że storytelling jest to produkcie. Znaczy, że ją ja muszą opowiedzieć o No nie musisz. Masz opowiedzieć o bohaterach dużo bardziej niż o produkcie, a jeśli produkt się pojawi jako właśnie element tego świata budowanego, spoko, ale nadal to powinno być ten. Okej, okay, czyli skupiamy się bardziej na tym wszystkim, a produkt jest tak jakby tłem tutaj. Mm -hmm, dokładnie, I to w tak. całej opowieści dopiero wynika ta reszta o produkcie, ale jednak skupiamy się na opowieści. Czy uważasz, że są jakieś w ogóle ramy tego, jak powinna być na przykład długa historia, czy na przykład długie historie są lepsze, krótkie historie są lepsze, albo kiedy na przykład długie historie są lepsze od krótkich? Nie, i znowu tu musielibyśmy się dziubnąć z Kanemanem z powrotem. E, mhm. On robił badania na temat pamięci. Long story short, bo nie będę was zadręczał tymi badaniami. E, nasza pamięć długokresowa nie ma poczucia czasu. To znaczy, że mówiąc w bardzo dużym skrócie, wspomnienie z dwóch tygodni leżenia do góry wentylem na Teneryfie w 2018 jest dokładnie tym samym, co wspomnienie z jednego tygodnia leżenia do góry wentyle na Teneryfie. Czyli nie chodzi o to, co opowiadasz, tylko chodzi o to, co twoja widownia z tego zapamięta. Ten live, który w tej chwili robimy, gdyby on trwał 20 minut, to po dwóch, trzech miesiącach będzie dokładnie tak samo dobrze wspominany, jak jeśli trwałby 40 minut czy 60 minut, więc nie ma to żadnego znaczenia. Dostałem też pytanie na Discordzie odnośnie właśnie długości tych historii. Co zrobić, aby historie nie były za długie, żeby odbiorca nie zasnął, ale przekazywały sedno? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest znowu jakby Kaneman i właściwie te same badania. Ja pokazuję to jakby w szczegółach na, na, na szkoleniach, ale, ale jakby mówiąc naj, najkrócej. Jeden z takich procesów nazywa się filtrowanie przez Remembering Self. Co to znaczy? To znaczy, że opowiadasz historię z całością, wszystkim, co zebrałaś, sobie jakiemuś ziomkowi, a następnie pytasz go, zaraz po tym jak skończysz, co zapamiętałeś, co zapamiętałaś. I to, co ludzie zapamiętali, jest esencją twojej historii, cała reszta jest właściwie do wyrzucenia, bo skoro oni zaraz po usłyszeniu historii i tak tego nie zapamiętali, to nie ma sensu tego tam umieszczać. I jeśli oni zapamiętali, oczywiście, właściwe rzeczy, to wyrzucasz całą resztę, której nie zapamiętali. Jeśli oni nie zapamiętali tego rdzenia, sedna, tak jak powiedziałeś, to musi przebudować historię pierwotną, przynajmniej w taki sposób, żeby to sedno wybrzmiało, bo to znaczy, że tam już jest za dużo. Co nas prowadzi do drugiej metody, która się nazywa redakcja. Po prostu, znaczy masz historię, napakowane faktami, jakiś tam początek. E i robisz redakcję, i wycinasz rzeczy, i sprawiasz, że ludzie zapamiętują to, o co chodzi. Ernest Hemingway w ogóle, a propos redakcji, powiedział kiedyś cudowną rzecz. Jak go, zapisali, napisali, jak go zapytali ludzie, w jaki sposób robi się redakcję, w jaki sposób on redaguje swoje teksty, w trzech słowach opisał redakcję. Powiedział, on powiedział omit unnecessary words, tak? czyli wycinaj niepotrzebne słowa. I jakby tam jest bardzo dużo filozofii a propos tego, które słowa są potrzebne, które są niepotrzebne, ale dobrze zrobiona redakcja pozbywa się niepotrzebnych słów z waszego tekstu. No faktycznie, faktycznie tak jest. Justyna zapytała, czy w storytellingu sprzedażowym używa się tych ze złych zakończeniem, chodzi o historię, na przykład w formie przestrogi, czy unikamy złych emocji z zasady? jasne, że się używa w kilku formatach. Pierwszy format nazywa się wróg marki na przykład, więc pokazujemy tak przestrogę. Natomiast a propos unikania emocji, badania pokazują, że negatywne emocje nie działają na nas źle. To musielibyśmy się odnieść do takiego gościa, który nazywa się Plutczyk. On nam pokazał, że z jednej strony dzielimy emocje na pozytywne negatywne, ale z drugiej strony mamy podział na emocje, które są tak zwane przyspieszające, spowalniające. I teraz przyspieszająca, pozytywna emocja, to jest radocha, kiedy wiesz, moja drużyna strzeliła gola, przyspieszająca, y, y, przepraszam, pozytywna, spowalniająca emocja, to będzie błogość, o, kiedy obżarłem się, zjadłem pączków po prostu tyle, że leżę do góry wentylem i, i jest mi dobrze, nie? Negatywna, spowalniająca to jest smutek, wiesz, umarł ci twój piesek, A negatywna, przyspieszająca to jest wściekłość, ktoś ci przejechał pieska, i Plutczyk pokazuje, że a propos skłaniania nas do działania, czyli pytałaś o storytelling sprzedażowy, przyspieszające emocje zawsze działają lepiej niż spowalniające. Niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy negatywne. Więc, jakby wścieknięcie mojego klienta sprawia, że to social media nam pokazały, niestety. Wścieknięcie mojego klienta jest jedną z najlepszych emocji, jakie ja mogę zrobić, żeby on kupił. Także, absolutnie tak. Jesteśmy nietypowe pytanie. W co inwestuje Paweł w dobie aktualnej inflacji? <laughs> tak Nie wiem. O występuje. pieniądzach będziemy rozmawiać? Nie, nie, nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. No tak, nie ma co. No ciekawe bardzo podejście. Chciałem też zapytać, bo rozumiem, że no w historiach liczą się, tak jak mówiłeś, emocje we wszystkim w tym przekazie, bo jednak, żeby mhm. to szło jakoś dalej, żeby to było udostępniane. No to muszą być te emocje, prawda? I czy masz jakieś swoje, jest takie sprawdzone patenty, na przykład tworząc historię, co zrobić, aby wywołać konkretną emocję, albo coś, jakieś takie swoje metody, które mogą po prostu zwiększyć szansę, że ta konkretna emocja wystąpi u odbiorcy? Wiesz co? Najprostszy sposób to jest pożyczanie emocji. To znaczy, okay. że my odbijamy emocje, te, które widzimy. Więc w momencie, kiedy jakby masz scenę, opisujesz scenę, tworzysz scenę. W której dzieje się rozpacz, twoja widownia będzie smutna. W momencie, kiedy masz scenę, w której dzieje się radość, twoja widownia będzie wesoła. Więc to nie, nie ma naprawdę prostszego sposobu. Problem polega na tym, że my bardzo często um, opisujemy emocje po łebkach. Tak? To znaczy, że piszemy na przykład, nie wiem, Robert ucieszył się z wizyty niespodziewanego gościa. I teraz to zdanie. Ono mi nie robi specjalnie, w sensie jak mówię wam Robert ucieszył się z wizyty niespodziewanego gościa, to wy droga widownio prawdopodobnie niczego nie czujecie, żadne bebechy się wam nie poruszają. Eee, I Trzeba je, trzeba ubrać tak naprawdę w opis tego co się dzieje, co wywołuje emocje, a nie nazwać emocje, bo, bo jakby to jest, to jest taka technika, którą ja sobie nazywam łatanie, nadawanie łatki, tak, Robert ucieszył się, świetnie, ale show don't tell. Tak? Czyli pokaż, a nie opisuj. W tej chwili opisałem, nadałem łatkę emocji. Natomiast kiedy powiem, Robert skakał po prostu od, nie wiem, ściany do ściany pokoju i w ogóle zrobił trzy fikołki, to jest już odrobinę lepsze, niż Robert poczuł wielką radość. Nie? Więc, więc to tak wygląda. Czyli ta szczegółowość tutaj się liczy ma znaczenie duże w, ty, w tym To nie jest skarwaniu. kwestia szczegółowości, ale raczej właśnie omijanie szerokim łukiem, nadawania łatek, nazywanie, okay. a raczej. W kierunku opisywania. Tak, mo możemy to nazwać szczegółowością. Tutaj Marcin też zapytał, co myślisz o metodach copywriterskich? Chodzi tutaj o te wszystkie schematy, którymi się ludzie pos posługują, typu AIDA, PAS, KIS i tak dalej. Wiesz, co y tak? Mm. Natomiast z AIDA mam problem choćby tego typu, że ona jest strasznie przestarzała mm -hmm. e mm. i mało konkretna. Ja o tym miałem w ogóle prezentację dwie edycje temu na I of Marketing. Pokazywałem, jakby czym zastąpić AIDE. Um, bo tak, przestarzała i mało konkretna. Więc to, ale. Jestem wielkim fanem wszelkiego rodzaju właśnie frameworków, dlatego że nasz mózg jest najbardziej zagubiony w momencie, kiedy my mu każemy po prostu błądzić w przestrzeni. Natomiast jeśli dostanie właśnie Kisa czy, czy jakąś Aidę, Kis akurat jeśli rozwijamy go do Keep it simple, stupid, jest żadnym frameworkiem w sensie takim, no że tak. to jest po prostu powiedzonko, tak? Aida jest lepsza, dlatego że ona pokazuje jakby spoko no, a, a, a attract, interest, desire, action, Problem zajdą najgorszy problem zajdą mam taki że nikt ci nie powiedział jak. To znaczy że, że wiesz mówisz przyciągnij uwagę ale no spoko w jaki sposób to zrobić. Eee, więc, więc to ale tak frameworki jestem jestem wielkim fanem. Może jakiś e Content mówi 4P, tak jest, jestem wielkim fanem 4P copywritingu. Może odnośnie tego frameworku hmm czy polecisz jakieś odnośnie storytellingu może frameworki które są no wiadomo jest podróż bohatera a może jeszcze Aha. jakieś są które warto na przykład opanować gdzieś tam no, załóżmy, że na początku zaczynam gdzieś tam historię, od których może warto zacząć, mhm. bo rozumiem pewnie, że niektóre są trudniejsze od innych zastosowań. Tak, i podróż bohatera jest, jest taką grubą armatą. Mhm. E, to znaczy, że tam jest okay. kilkanaście przynajmniej kroków, w zależności od tego, z której strony na to patrzycie. Campbell chyba ponad 20 e, umieścił, o ile dobrze pamiętam. E, więc nie jestem fanem. Ja, ja zawsze, jak przychodzą do mnie ludzie uczyć się storytellingu, mówię, że istnieją dwa takie podstawowe rodzaje storytellingu. E, pierwszy to jest storytelling sprzedażowy marketingowy. A drugi mm -hmm. to jest storytelling taki literacki, kiedy piszesz kolejną część Władcy Pierścieni. I e, podróż bohatera jest spoko w momencie, kiedy piszesz kolejną część Władcy Pierścieni. Kiedy masz naprawdę widownię, którą jesteś w stanie zaangażować na długie godziny, film kręcisz czy cokolwiek innego, wtedy podróż bohatera. E, schemat bajki Propa. Dużo mniej znana, dużo prostsza metodologia, gdzie mamy bohatera, który ma cel, do tego na drodze do tego celu stoją przeszkody, a... Y, y, jest pomocnik gdzieś tam po drodze. Naprawdę cztery elementy, jak chcecie być bardziej zaawansowani, to schemat bajki Propa ma sześć elementów, tam jest jeszcze enabler, tak, czyli darczyńca i obdarowany. Kto zyskuje na, te, na tej historii, ale. Dużo prostszy schemat niż właśnie cała, cała podróż bohatera. Jest raglana. Schemat też dwudziest-paro Biografia bohatera on się nazywa. 20 paro elementowy, więc, więc no, jest tego dosyć sporo. Ale gdybyście mieli się jeszcze czemuś przyjrzeć, kształty opowieści Kurta Vonneguta. To jest jeden z takich prostych schematów prowadzenia historii, który pokazuje gdzie początek, gdzie koniec i tak dalej, tak dalej. Więc jeśli rozumiem o storytellingu, tędy. A jak mniej więcej on wygląda, jakbyś mógł zdradzić? Nie, nie jest jeden, wiesz. Kurt Wonegut zrobił kilka jest związana z tym historia. Wonegut, kiedy wrócił po wojnie, chciał zrobić wyższe wykształcenie humanistyczne. I napisał pracę magisterską na temat kształtów opowieści. On twierdził, że generalnie, jeśli weźmiemy sobie oś czasu i na tej osi czasu, na drugiej osi jeszcze dołożymy stan emocjonalny bohatera, to analizując mity, legendy i tak dalej, okazuje się, że one mają powtarzalne kształty wzdłuż. Komisja egzaminacyjna go uwaliła za to i stwierdzi, że to jest w ogóle do dupy. Mieli rację, żeby nie było żadnych wątpliwości. Praca Kurta Woneguta była bardzo pod tezę pisana. Metodologicznie była o de rozbić. Ale Czuł pismo nosem, tak? Jakby humanistą był, więc jakby strona badawcza była lewa całkowicie, natomiast czuł pismo nosem. E, w 2007 roku bodajże, albo 2010, nie pamiętam, kanadyjscy matematycy wzięli na warsztat i nakarmili model sztucznej inteligencji, e, jakby historiami, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście są jakieś powtarzalne kształty. I się okazało, że Wonegut miał trochę racji, w sensie takim, że naprawdę przekombinował on tam z siedem kształtów zaproponował. Oni zeszli bodajże do czterech. I pierwszy na przykład, nie będę wszystkich opisywał, ale taki, taki gołtu kształt opowieści nazywa się Człowiek w dołku. Jak nie macie naprawdę pomysłu na opowieść, Człowiek w dołku będzie działać zawsze. Człowiek w dołku to jest taki schemat, gdzie spotykamy bohatera w jego przeciętnym dniu. Czyli nie jest mu ani dobrze, ani źle. Tak spotykamy go w przeciętnym dniu, i w pewnym momencie, zaraz zaraz po tym początku przeciętnego dnia, on coś ku natraci. I do końca historii on przeżywa perypetię po to, żeby odzyskać to, co stracił. I wiesz, szereg się tak zaczyna. Tak, czyli jest sobie szrek, on sobie tam e, żyje swoje przeciętne życie, e, podciera się liściem, strasza autochtonów, te wszystkie rzeczy, które szrek robi. A, I w pewnym momencie sprowadzają się na jego bagno te wszystkie stwory i on traci swoją samotność. I on wyrusza na wyprawę po to, żeby odzyskać swoją samotność. Tak? Więc, więc to, to, to jest taki człowiek w dołku klasyczny. Więc yy, to, jest jeszcze chłopak, spotyka dziewczynę, jest może braka do milionera, także ty, te kształt, tych kształtów jest, jest, jest trochę, um, natomiast jeśli zastanawiacie się właśnie, którędy tego bohatera prowadzić, to jest całkiem spoko sposób na strukturę opowieści. Martyna zapytała, powiedziała, że użyłeś słowa storyteller, czyli pracując w kopii można wyspecjalizować się w storytellingu i całe dni opowiadać historię. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy pracując jako Copywriter po części, no wiadomo, strategię marki mm -hmm. jesteś jednak więc coś inaczej, ale no. czy wszędzie, gdzie, gdzieś tam jakieś mm -hmm. miejsce, zlecenia, gdzie trzeba było coś napisać, to używałeś historii, czy raczej nie zawsze to się. Nie, właśnie yy, przestrzegam przed takim podejściem. Mm -hmm. To znaczy, że jest takie powiedzenie, że jeśli jesteś młotkiem, to wszędzie widzisz gwoździe. Mm -hmm. Cały twój świat składa się z gwoździ. E, to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, że jak pokażecie stronę internetową, specjaliście od SEO, to powie wstaw tu słowa kluczowe, dalej jakoś to będzie. Nie? I to jest nieprawda, i my wiemy, że świat jest dużo bardziej skomplikowany. I dobra strona internetowa ma dobrą grafikę, ma dobry tekst, ma dobre SEO i jeszcze pewnie parę innych do, i dobry pod. Ale wiesz, koder zwraca uwagę tylko na kod, a grafik zwraca uwagę tylko na layout, a potem powie lorem i I to samo dotyczy storytellingu. Storytelling jest jednym z wielu narzędzi w, ar w arsenale copywritera. Natomiast wy też jesteście w tej branży dokładnie tej samej co ja, czyli klient przychodzi do was, żebyście pomogli mu sprzedać jego produkt. I teraz, jeśli odpowiedzią na wszystko jest Story, to wyprzedzi was ktoś, kto po prostu stwierdzi: Ej, ale tutaj Story nie jest do niczego potrzebny. To jest za, za wielka armata. Tak? Jest strategia reklamowa, która nazywa się nawalanie klienta logotypem poryju, i ona jest skuteczna tak naprawdę w 80% przypadków. Także story nie jest do niczego potrzebne i się okazuje, że działa, tak? MediaMarkt nie robi żadnego storytellingu i jest kuna cudownie. Czyli taka elastyczność bardziej, że trzeba jednak sprawdzać, gdzie tak, co, przemyśleć tak, to, czy tam to się nada, czy się nie nada uh -huh. i wykorzystać to, co się nada. Dostaliśmy kolejne pytanie, a czy można powiedzieć, na czym polega taki storytelling przykładem sprzedaży obiektu noclegowego? Chyba. Pierwsza rzecz, i no, ja powiem ci dlaczego się zaśmiałam, no, no. a propos mówienia językiem klientów, nie ma osoby na świecie normalnej poza branżą, która mówi szukam obiektu noclegowego. Więc pierwsza no tak. rzecz, którą jak naprawdę robisz, nie, już pozbywasz się z jakiegokolwiek miejsca w swojej głowie również obiektu kuna noclegowego. tak? E Bankowcy nazywają konto bankowe produktem bankowym, ale nikt normalny tak na nie mówi, nie. Więc, więc obiekt noclegowy, pierwsza rzecz. Natomiast wracając do, do konstruowania tej historii, pierwsza rzecz, bo to nie jest tak, że jesteśmy w stanie od razu, jakby na bieżąco coś takiego wymyślić, ale pierwsza rzecz to jest pytanie, co ty chcesz osiągnąć. Bo zobacz. To też jest kamyczek do ogródka nie używania storytellingu jako remedium na, na wszystkie problemy. My tutaj mm -hmm. rozmawiamy o storytellingu i nie chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że to jest wszystko, co jest. Um, jest cały lejek sprzedażowy, gdzie klient najpierw musi jakby nabyć świadomość tego, że ten obiekt noclegowy istnieje. Będę używał obiekt noclegowy teraz złośliwie. <laughs> nie, że ten obiekt noclegowy istnieje. I tutaj nie, nie ma w ogóle miejsca na storytelling, nie ma potrzeby storytellingu, dlatego że wystarczy tak naprawdę zrobić reklamę, w której powtarzasz kilka razy nazwę produktu i jest mnóstwo klientów, którzy szukając odslegu w konkretnym miejscu stwierdzą, to jest, to jest wystarczające dla nich. Nie, więc masz pierwszy element świadomość. Drugi element nazywa się przypisanie do kategorii. Teraz przypisanie do kategorii to jest powiedzenie komu i w czym pomagasz. Dla kogo to jest? Znowu, to nie ma miejsca na Story. Możesz oczywiście używać tego na bogato, jeśli chcesz, Story, ale powiedzenie, że to jest noclegownia dla studentów, hotel, obiekt noclegowy, jak zwał, tak, zwał, tak, studentów, dla turystów, dla ludzi, którzy zwiedzają miasto na jedną noc, idealny i tak dla. To ten, ten element bardzo ważny. I możesz. Zilustrować to, co chciałaś powiedzieć historią, ale nie musisz, absolutnie nie musisz, bo to wystarczy. Potem jest element, który nazywa się emocje. Ja muszę polubić Twój obiekt, i tutaj to jest absolutnie wymarzone miejsce na story, z jednym zastrzeżeniem: ja potrzebuję polubić to, co piszesz, a niekoniecznie polubić Twój obiekt. Ja potrzebuję polubić autora opowieści. I tutaj ludzie bardzo często wpadają w pułapkę. W tym, że uważają, że to, co ja lubię, to musi być produkt. Ja nie muszę lubić produktu, słuchaj. To znaczy, że znacie mnóstwo genialnych reklam, średnich albo, przepraszam, bardzo słabych produktów. I my lubimy reklamę, dlatego że reklama w nas później prawdziwe emocje, a niekoniecznie lubimy produkt. Dziadek Allegro, stara reklama Volkswagena z Dartem Waderem, <laughs> kilka takich moich ulubionych, tak? Ja nie muszę lubić tego produktu, ja muszę lubić reklamę. Nie? Więc, więc to. Potem jest element, który nazywa się rozróżnienie. Czyli klient, który widzi różnicę między moim obiektem noclegowym a innymi obiektami noclegowymi. I to jest też jakby świetny materiał na wsadzenie tam historii. Hmm, czyli jakby jest jakiś ziomek. Pamiętaj o tym, że historia jest zawsze o bohaterze. Więc jest jakiś ziomek, który szukał obiektu noclegowego, zawiódł się w tym miejscu, przyszedł tutaj, tu było lepiej i tak dalej, tak dalej. A na samym końcu masz historię, znaczy nawet nie historię, tylko element, który nazywa się kupić. Tak? Więc tutaj też nie zawsze potrzebujesz historii. I problem też, jakby, który, z którym mam do czynienia, kiedy rozmawiam z właścicielami firm, czy nawet copywriterami, oni chcą cały ten lejek sprzedaży upchnąć w jednym tekście. To jest absolutnie niemożliwe do zrobienia. Koniec, kropka. Tu właściwie powinienem postawić kropkę. To jest niemożliwe do zrobienia. Więc musisz przemyśleć, w którym miejscu jesteś tego lejka, do kogo mówisz, którym kanałem. I proszę bardzo. Dobrze. Myślę, że tak z dwa pytanka, nie będziemy więcej zajmować czasu. Bardzo przyjemnie się gada. Dostałem pytanie na Discordzie odnośnie psychologii, i twojej wiedzy, Paweł. Skąd ją czerpiesz? Czy byłeś na studiach, robiłeś kursy, czy może czytałeś jakieś książki, badania? Wiesz co, <grym> ja kończyłem studia z marketingu strategicznego. W czasach, kiedy to jeszcze było przed noblem dla Kanemana. Czyli mhm. my dzieliliśmy ekonomię. I psychologii. Miałem oczywiście psychologię na studiach, natomiast ta specjalizacja, którą ja mam w tej chwili, ona by się dzisiaj nazywała ekonomia behawioralna mhm. albo psychologia biznesu. Tak, tak studia tego uczą, tak, tak wykładam na uczelniach te, te, te przedmioty. Natomiast po no, mojemu to się nazywało marketing strategiczny, natomiast no, siedzę absolutnie w badaniach, w książkach psychologicznych i, i różnego rodzaju, właśnie, researchu, bo. Tak jak wam powiedziałem, i jak będę, będę się powtarzał, absolutnie uważam, że moją robotą jest jeżdżenie po ludzkich decyzjach. Im lepszy w tym jestem, tym jakby więcej ludzi są gotowi mi płacić. Jakiś konkretny może polecasz? Pamiętam, że kiedyś powiedziałeś, że Chaldini była ulubioną książką, która Chaldini miała. To, może nie absolutnie jest, jest podstawą. Jeśli potrzebujecie prostej książki o perswazji, a o tym rozmawiamy, Robert Cialdini wywieranie wpływu na ludzi zaawansowana książka Daniel Kahneman Pułapki myślenia to już nam padło dzisiaj. Richard Taylor napisał kilka genialnych książek. Taylor dostał Nobla w 2017 roku z kolei też z ekonomii, bo nie ma Nobla z psychologii, Kahneman też dostał z ekonomii. Więc Taylor na przykład napisał Zachowania niepoprawne Misbehaving. Taylor jest gościem, który właśnie wbija kij w prychy ekonomistom, bardzo mocno, którzy mówią o y, nas jako racjonalnych istotach, którzy się racjonalnie zachowujemy. Więc gdybym czytał Taylora, zacząłbym od misbehaving. Um, Impuls myślę, chyba jeszcze ty... miał też takie nawet ciekawe. Nadż, tak. To, to jest tak, też po, bardzo po Polsku fajna książka ta Taylora. Yy, tak, brzmi. Tak. Natomiast yy, 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 yy. myślę, kogo jeszcze tam z psychologii by Wam rzucić. Yy. Ten koleś od predictable irrational, nie pamiętam, jak on się nazywa, Dan Ariely. O, Dan no, też tak, no kilka dobrych książek i też się tym zajmuje. Więc, więc gdybyście mieli zacząć, to cztery takie podstawowe. Dobrze, to tutaj mam <laughs> takie pytanko na końcowe od Małgorzaty. Jaka jest Twoja opinia na temat korzystania z AI do copywritingu? No, też jestem mega ciekaw. Do copywritingu więc... niekoniecznie. Kocham AI, żeby nie było wątpliwości. Absolutnie okay. kocham AI. Um... Pochwalę się Wam, że. A propos tego, co dzisiaj się dzieje. Ja miałem TEDxa w 2018 roku, gdzie mówiłem o tym, co się będzie działo dzisiaj. Znaczy, że się będzie działo takie rzeczy i tak dalej, bo on był właśnie o sztucznej inteligencji. E, e, I to jest, to jest naprawdę fajne. Gdzieś 2016-2018, nie, nie pamiętam, który to rok, ale ładnych parat temu, kiedy pierwsze jakby generatywne AI już się pokazywało, one były słabe. Korzystam z GPT na przykład do researchu. Uważam, że jest naprawdę rewelacyjnym narzędziem do na researchu. E, korzystam z GPT do generowania szkiców, tak? E, czyli na przykład e, właśnie a propos tego, że my wolimy pracować na frameworkach, ja bardzo często mając pomysł idę z nim do jakiegoś generatywnego AI-a i go challenge'uję mówiąc, opowiedz mi o tym, jakbyś podszedł do tego i tak dalej, i tak dalej. Traktuję go jak partnera do rozmowy, tak jak programiści traktują kopilota. To jest kolejny AI, z którego nie wiem, niektórzy korzystają. Traktuję właśnie AI w copywritingu jako takiego partnera do rozmowy, który naprawdę czasem wpada na genialne pomysły. Natomiast i, i to, żeby nie było wątpliwości, ja absolutnie wierzę, że w 80% zastosowań a ja i nazwy kopię z roboty. W sensie takim, że jeśli ja chcę przeczytać, co działo się na świecie wczoraj, naprawdę nie potrzebuję, żeby ktoś się wspinał na wyżyny literackiego kunsztu e, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak chcę przeczytać swoje wakacyjne czytadło, e, książkę typu kto zabił. Hmm? Czytam naprawdę rzeczy, które AI ja dzisiaj by wygenerował z w trąbkę. Nie potrzebuję literackiego kunsztu. Natomiast zostawiam sobie 20% czegoś takiego że rzeczywiście będziemy. Także, no. Dobrze, Paweł, to tutaj na koniec mam do Ciebie ważne pytanie. Co można od Ciebie w tym momencie kupić, co uważasz, że jest game changerem? Więc śmiało. Ode mnie? Od Ciebie. IGDRASIL właściwie. To jest projekt, nad którym, nad którym spędzam ostatni rok i yy, zupełnie poważnie. On kosztuje 200 zł miesięcznie, bo to jest produkt abonamentowy. Natomiast z punktu widzenia na przykład wiedzy, którą tam dostajecie, to jeśli płacicie za jakieś szkolenia czy coś tam, dzisiaj Igdrasil, bo tam co tydzień są nowe materiały, jak kupujecie dzisiaj, to macie dostęp do wszystkich poprzednich itd. itd. Dzisiaj Igdrasil jest, jedną rzecz Wam powiem, jutro o 9 albo 10, nie pamiętam, chyba o 10, o tak, od 10 do 14. Na Igdrasil jest godzinne szkolenie. Na temat tworzenia biznesów opartych o model abonamentowy. Takie szkolenie osobno kosztuje prawie 600. I ludzie, którzy kupują IGA, mają, go za, mają to jakby w ramach abonamentu za darmo. Czyli nawet jeśli zapłacisz 200 i zrezygnujesz z abonamentu, to już ci się natychmiast zwraca. A, a takie rzeczy się co tydzień w IGU po, pojawiają. Więc, więc z punktu widzenia tego, że nie wiem, chcecie rozwijać swój biznes i tak dalej, nie ma niczego lepszego. Możecie kupować książki, ale. Równowartość kilku książek leży na igu właściwie za dwie stoły. No, także zachęcam, polecam. No i ja chciałem ci Paweł bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Mam mega dużo wiedzy. Dużo rzeczy sam wyniosłem dla siebie, jeszcze pewnie wrócę do tego live'a jutro albo pojutrze też, żeby sobie powtórzyć, żeby posłuchać jak odpowiadałeś na te wszystkie pytania, żeby sobie to przetrawić na spokojnie. No i bardzo Ci jeszcze raz chciałem podziękować za to, że znalazłeś czas, żeby tutaj dla nas wystąpić, żeby przekazać tutaj kursantom wiedzę. Mega to doceniamy, możecie podziękować ładnie Pawłowi na czacie. No Dzięki, i mam nadzieję, dziękuję, że jeszcze na pewno się, ja się kiedyś podobało, spotkamy mnie dodać gdzieś tam na social mediach. Na o, śmiało, możesz nie, też powiedzieć, na... gdzie, gdzie chcesz, żeby ludzie przeszli, to nie, znaczy, serdecznie zapraszamy. Naj, największym źródłem wiedzy u mnie oczywiście jest newsletter, więc idziecie mm -hmm. sobie na stronę, zapisujecie się na newsletter, ale y, jeśli powiecie na przykład, że tutaj było fajnie dzisiaj, to będę wam bardzo wdzięczny. Tak, nie no, mega robota, bardzo się cieszę, fajnie było porozmawiać. Jestem fanem od zawsze, więc i dzięki. też chciałem wam powiedzieć, żebyście zostali jeszcze chwileczkę, za chwilę jak skończymy z Pawłem, bo ogłosimy sobie kolejnego eksperta, no i po tym ogłoszeniu, standardowo podczas tego ogłoszenia będzie można wygrać coś fajnego, więc zachęcam, bo kto nie lubi wygrywać jakichś rzeczy za darmo. To bawcie się dobrze. Dzięki dobrze, dzięki Paweł, Mi miłego wieczoru, Paweł. cześć. Dobrze, to my sobie zostańmy jeszcze na chwilkę, już sekundka, przygotuję wszystko, co mam przygotować i będziemy mogli lecieć. Dzisiaj standardowo będzie do wygrania dostęp do kursu na platformie Eduwords do wybranego kursu na dwa tygodnie, tak więc zachęcam, abyście zostali. No i tak, przyszedł nowy tydzień. W sensie w nowy, nowy tydzień w nowym tygodniu przyjdzie nowy ekspert. Tym razem czas na miłośnika Crossfitu i mocnego gracza. Biznesowych newsletterów. Standardowo dam Wam czas do 20:15. Jeżeli ktoś z Was trafi, to ta osoba, która będzie pierwsza, otrzyma ode mnie dostęp do wybranego kursu na platformie eduords na dwa tygodnie. Więc śmiało strzelajcie. Może traficie. Zobaczymy, czy ktoś ma pomysł. No, Mirek Burnejko byłby blisko, aczkolwiek to nie Mirek Burnejko, aczkolwiek blisko, taki nie Artur Krasiński. To już bardziej w stronę Mirka niż w stronę Artura, tak podpowiem. Kamil też nie. O, trafione, Wojtek Pisarski, dokładnie, trafione. Więc tutaj już mamy rozwiązane. <laughs> tak, no kolejnym gościem będzie Wojtek Pisarski. Dla tych osób, które nie znają wojska i też jeszcze chciałbym tutaj zrobić takie wprowadzenie. W przyszły tydzień będzie opierał się na tygodniu newsletterów. Porozmawiamy o tym, jak tworzyć angażujący newsletter, który ludzie po pierwsze chcą czytać, otwierają, angażują się w niego i z uśmiechem na ustach odpisują na wasze maile, co jest mega ważne, żeby te maile generowały zaangażowanie, bo to przekłada się na to, że ludzie chętnie czytają, budujecie zaufanie, a później dużo łatwiej jest sprzedać coś takim, coś, coś takim osobom, no i oczywiście pomóc im rozwiązać ich codzienne problemy, bo to ja chciałbym. Zaznaczyć, że sprzedawanie równa się pomaganie, takie sprzedawanie, jakiego, jakie my chcemy się, jakiego chcemy się tutaj uczyć. Tak więc Wojtek Pisarski przybliża innym tematem, tematy marketingu, sprzedaży, produktywności i Web3. Jest CEO i co-ownerem Wmedia. Aktualnie są tam, wydaje, Wojtek wydaje trzy newslettery w minutę. Tam znajdziecie tam różne wskazówki marketingowe, które możecie wdrożyć u siebie, w biznesie, czy też w pracy biznes, gdzie są pomysły na różne biznesy i różne wskazówki odnośnie tego, jak takie biznesy prowadzić. No i w Web3 w minutę, gdzie Wojtek przybliży świat Web3, świat krypto i wszystko, co z tym związane. No i Wojtek jeszcze jest SEO, Hey, Edu, które też możecie gdzieś tam kojarzyć, pewnie część z Was się napotkała w internecie. Więc mega się cieszę, że udało się Wojtka załatwić. Tutaj, żeby wam coś więcej zdradził o tych newsletterach, bo sam prowadzi te trzy newslettery z sukcesami. Wszystkie trzy są w sam wersji płatnej, niektóre też mają wersję darmową, więc myślę, że Wojtek przekaże Wam mnóstwo wiedzy, dzięki której będziecie mogli stworzyć bądź też zmonetyzować swój newsletter. No i standardowo, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania odnośnie newsletterów, bo zakładam, że część z Was pewnie taki newsletter ma, to możecie odzywać się u nas na Discordzie, na kanale newslettery, gdzie ja, bądź też Maciek Marek, czyli nasz ekspert od newsletterów, też chętnie Wam pomoże. No i dla tych osób, które gdzieś tutaj są na dzisiaj z nami na live i może z jakiegoś powodu was, nie ma Was na Discordzie, oczywiście zapraszam Was na nasz Discord, ten link znajdziecie poniżej. Też chciałem przypomnieć, że w zasadzie trwa jeszcze zadanie na storytelling. Na, na historię, i os, jedna osoba, która wygra, która zostanie wybrana spośród tych wszystkich osób, e, będzie miała do, szansę zgarnąć fajne nagrody, w tym książkę od Pawła e, Narratologia, która jest ogólnie o opowiadaniu historii, z imienną dedykacją, więc myślę, że fajny prezent. Już z Pawłem dogadaliśmy to przed live'em, żeby taka nagroda była, więc e, serdecznie Was zachęcam. Czas macie do środy wieczór, więc możecie jeszcze jutro troszeczkę podziałać. No i to by było w zasadzie na tyle. Fajnie, że byliście. Cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać z Pawłem, że Paweł mógł przekazać nam mnóstwo wiedzy. My na pewno rzecz, o którą chciałem Was prosić, to jeżeli Wam się podobało, będę wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, aby już zawsze być na bieżąco. Ja Wam bardzo dziękuję za ten live i do zobaczenia za tydzień. Cześć.